Hejka, hejka, witamy Was na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj mamy kulinarne niespodzianki. Ja jestem Krzysiu. Marta. I dzisiaj będziemy robić przepiórkę. Jakie to chude małe. Smutno mi jest, jak na nie patrzę, że tak mi ich strasznie szkoda. Ale się tak ruszam. Ja za każdym razem, jak tam byłem w lodówce, to tak... Aha, on za każdym razem. Nie mamy pojęcia, jak to smakuje w porównaniu. Czytałam, to są bardzo płochliwe ptaszki o upierzeniu szaro-brązowym. Biedne ptaszki. Nie no, do kurczaka wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. Każdy wie, że kurczak jest po to, żeby go jeść. Szacunek dla przepiórek. Trzeba ją myć i obskubać. Ale mamy podłe humory. Biedne przepiórki. Trzymam chwilę tą przepiórkę. Strasznie dużo rzeczy. Wiesz, no gdyby przegrzebki, które robiliśmy jakiś czas temu, miały oczy, to też byś było takie biedne, takie wiesz, wielkie, małe, błyszczące oczy. Znaczy wielkie, błyszczące oczy na małych przeżywkach. Też byś było biedne przeżywki. O, co ty sobie nie widziałam tego biedne? To jest dziecko kurczaka! Dlaczego ludzie to robią? To mówię ci, że to jest dziwne. Chcieliśmy to zrobić pierwszy raz, ale aż jest dziwne. Dlaczego ułożyłeś sobie na brzuchu? To jest straszne! Dobra. Mój ból. Okej. Dobra, trzeba wziąć telefon z domu. Ja bym go teraz do piekarnika wstawił. Nie wiem, czy ja chcę go przypiekać. No. To mi się wydaje, że te pomarańcze się nie zmieszczą do tej przepiórki. Ty, jak ją tam wsadzić? Ja mam wsadzić taką pomarańczę. To takie moje przepiórki. To jest dziwne, co ty robisz. Tak? O, teraz weszło. A może dwoma plastrami? Nie? Jeden wystarczy? No, potem możemy z drugiej strony. Dobra, to bierzemy się za wkładanie tych przepiórek. Widoczki. Uuu, jak skieczy! I mamy to obsmażyć z każdej strony, a potem do piekarnika. Ile stopni? 180. Góra dół pewnie. Może 10 na 10. Jak woli. Dla Ciebie wszystko. Węże ściemę. Węże chęć przeżycia. A! Czy będą sobie tak ładnie leżakować? Może by mnie tak powracała. I się dopieką tu, wiesz. To wszystkie. Pięknie. Czym dla mnie poobracasz? Każde wesele nasze. Ale chyba, wiesz, czym się jest bardziej rodzicem, to ma się bardziej obciechowy taniec. Aha! Tak obniża twoje zdolności. Tak, tak, albo specjalnie to robisz, tak wiesz. Już wiesz. czeka, gdzie dziecko nie będzie się nas wstydzić. Chyba, że to od razu będzie. Jak to zobaczę? Niemowlak 3 miesiące. Sałatka, sałatka. Wiesz, że to boli. Ja to żyję, ja to czuję, ja żyję. Co mnie tak zawstydzasz? Ja cię zawstydzam? No zawstydzasz. Ty jesteś mistrzem zawstydzania. Ja byłam ostatnio hiper-ultra zawstydzona. Byłam tak zawstydzona jak nikt po prostu w Polsce od 98. Powiedziałem ci, że jestem z ciebie dumny. I nie rób tego więcej. Dumny. Hej, chodź tutaj, chodź tutaj. Ja się wystraszyłam! Jesteś piękny, ale to tak ostro, że aż normalnie żałość ściska. Będziemy smarować teraz sosem sojowym, bo uznaliśmy, że to będzie super pomysł. Poszło na boczek, poszedł soja. Teraz kolor. O, taki kolor! W większości przypadków przepiórka jest całkowicie bezpieczna w czasie ciąży i zapewnia wzrostowi płodu kilka cennych składników odżywczych. No widzisz. Podczas jedzenia przepiórek należy przestrzegać normalnych środków ostrożności w zakresie bezpieczeństwa żywności. Czas wypikał, przepiórki podobno się zrobiły. Wygląda to całkiem nieźle, bym rzekła. Wyciągałem. I co? Co uważasz? No uważam, że są zrobione. No jak kurczak się robi w 40 minut, to też się musi zrobić w 40 minut. A boczuś przepyszny. To jest dalej dla mnie trochę. Może smak mi zrekompensuje tą dziwaczność. Idziemy próbować. No to próbujmy. Dziwne to. Ale łódko. Czekam już. 3, 4. Jeśli miałbym wybierać kolejny raz między przepiórką a kurczakiem, wybrałbym kurczaka. Ja też. Na 100% wybrałam kurczaka. Aha. To mięso mi taką wątróbką czuć. Jakby coś między królikiem a kurczakiem. Mhm. Uważam, że przepiórki powinny sobie spokojnie latać. No nie? Chyba nie ma sensu. Nie ma sensu. Nie wiem, skąd się wziął fenomen przepiórek. Co jest prawdą? To za przepiórkę ratuje boczek. Tak, boczek, no. Ale tak słabo mi to wchodzi. Mhm, tak. Nie mam tak, o ja pierdziu, wiesz... Ja ze stekiem. Tak. Nie jest zła, nie mogę powiedzieć, że jest zła. Nie, to nie jest, że to jest niedobre. Tak. Tylko po prostu sam fakt jedzenia czegoś takiego maleńkiego trochę mi nie pasuje. Nie rozumiem tego fenomenu, bo dla mnie ta przepiórka to jest już takie z braku laku. Wiesz, tak. Kurczaki się skończyły na świecie, bierzemy się za inne ptactwo, no nie? Ja to tak odbieram. Totalnie nie tak, że o Jezus, luksus. Dajcie znać, czy jedliście przepiórki. Czy wam smakowały, czy u was na przykład przepiórki są na jakimś tam odświetnym obiedzie i bo tak dalej. Często tak jest, że u kogoś to jest normalne, no nie? Tak, tak. Jesteśmy ciekawi waszej opinii na ten temat. Nam to nie do końca leży, nie możemy powiedzieć, że to jest złe, natomiast nie będziemy tego... W głowie to nam nie pasuje. Tak, nie będziemy tego ponownie robić. Także dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia w następnym filmie. Zostawcie kciuka za naszą odwagę. Pa! Nie. Nie, nawet mi jest szkoda, jak patrzę na tą już zdziubaną, wiesz, zjedzoną.